Pani Emilio, jesteśmy w restauracji Aurelio na spotkaniu autorskim. Zbylut Galeria prezentuje. Proszę powiedzieć, po pierwsze, jak pani spędziła święta i po drugie, jeżeli chodzi o nowy rok, co by pani chciałaby życzyć swoim fanom? Proszę pana, święta były bez śniegu. Dlatego w Dniu Trzech Króli jesteśmy bardzo szczęśliwi, że trochę zabieliło, zapadało i jest miło tak zimowo i według pastorałki, prawda, że jest na naszym terenie, bo pastorałka jest również na południu, ale wtedy inaczej wygląda. Byłam w Szwajcarii, też była smutna ta Szwajcaria, bo nie była ze śniegiem, a jednak tam architektura jest wspaniała i Alpy, no ale niestety. Natomiast wydaje mi się, że to jest wspaniała promocja, że ludzie spotykają się w dniu takiego święta jak Trzech Króli, oglądają piękne malarstwo, zapoznają się z książkami autorki, która jest autorką taką, jak sama określiła, prosto z życia, prosto właściwie z takiego miłej atmosfery domu, ulicy i pracy. To jest zbliżone do takiego reportażu uczuć, bo mówi dużo o uczuciach, o rodzinnych, o familijnych, prawda, o spostrzeżeniach swoich. Wydaje mi się, że to ma swoich czytelników i fanów. Skoro mamy początek 2019 roku, tak, nie mogę pani zapytać, jakie ma pani plany na ten rok? Jeżeli chodzi o pani grę, bo jednak jest pani znaną polską legendą jako aktorka, a z drugiej strony jednak pani plany osobiste. Kochany panie, ja jestem aktorką i ja czekam na propozycje. Ja nie mogę mieć planów, jeżeli wobec mnie nie ma się planów, a te plany, które mają wobec mnie, są takie, że jestem bardzo przesądna, nie lubię ich. Jeżeli już będzie gotowa premiera, jedna i druga, i film, to wtedy zapowiem. Dziękuję.